Dobra, to się skupię i jedziemy. Kiedy ja poznałem tego gościa? To był 2002 albo 2003 rok, Wrocław. Byliśmy z Rufinem na bitwie freestyle'owej w klubie Color, tak chyba ten klub się nazywał, coś w tym stylu. Taki klub w podziemiach się wchodziło we Wrocławiu, już chyba tego klubu nie ma. No i potem byliśmy na melanżu u Łoza, którego serdecznie pozdrawiam, Pita Hia. No i na tym melanżu chyba poznałem właśnie tego, kurczę, Ananasa, o którym mowa. Ale lepsza anegdota z nim związana jest taka, że kiedyś do mnie przyjechał do Warszawy, wypiliśmy po piwku na 8 piętrze w siedzibie Aloha Entertainment i przypomniałem sobie, że muszę wysprzątać piwnicę, że mam tam stare szafki, których nie jestem w stanie sam usunąć, a że ten gość jest inżynierem i jest dosyć silnym, takim typowym synem drwala, no to wpadłem na pomysł, że on mi pomoże i faktycznie wszystkie szafki pomógł mi zdemontować i swoimi silnymi ramionami tutaj dokonał tego, czego procent dokonać nie był sam w stanie. To teraz powiedz mi, co sądzisz o łączeniu trzech gatunków: bluesa, rapu i odmiany rapu, czyli funku z bluesem. Łączenie rapu i funku z bluesem to świetny pomysł. Myślę, że w Stanach nie od wczoraj już tak robią artyści. Zresztą my też mamy w Polsce znakomite fundamenty bluesowe, choćby Ryszard Riddle i zespół Jam. Myślę, że wiele z kawałków Riddla można by wspaniale sparafrazować w hip-hopowy sposób. No a G-Funk to jest też muzyka, która odnosi się mocno do emocji, do tego właśnie, nie jak myślimy, tylko bardziej co czujemy, jak odbiera bodźce nasze serce, a blues to przecież właśnie muzyka emocjonalna, także blues i G-Funk to chyba grill-funk, to musi jakoś tak się łączyć. Kochani, już za niedługo wychodzi płyta Blaze'a, nowy album, grill-funk blues. Mój człowiek z 7.1, jak widzicie, za oknami pada deszcz. Mocno bluesowa pogoda, idealna taka aura pod psem. Z tego co wiem, na płycie Blaze'a będzie kawałek Sentymentalny deszcz. Także tę moją wypowiedź musicie potraktować jako trailer klipu. Sprawdzajcie Blaze'a. Aloha. Więc bądź szczery do bólu, gdy rzeźbisz. Pijany człowiek jest jak paproch. Leży na podłodze, przygląda się odkurzaczom, którzy też niby mają fajny styl, ale nawet kulki kurzu nie ma w tym. Patrz jak dym osadza się na membranach, coś go składa szałas na Hawajach. Dziki chcą nas płakać po jajach, MCs mają pociski w działach. Mam swoje lata, muszę jakoś z tym...